Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Przepraszam, że tak długo z nami nie było, ale 12 godzina praca jednak pochłania człowieka i tak dalej, ale jestem bardzo zadowolona z pracy, więc tutaj narzekać w ogóle nie mogę. Dzisiaj przechodzimy z Get Ready With Me na imprezę, ponieważ idę na imprezę z koleżanką, ale oczywiście w granicach rozsądku, wiadomo, w obecnej sytuacji, no może i nie powinno się bawić, ale tutaj też będzie przyjemne z pożytecznym, ponieważ ten klub, co właśnie idziemy, część dochodu będzie przekazywał na rzecz właśnie tych ludzi na Ukrainie, także wiadomo, czemu by nie skorzystać, tak? Ale wiadomo, wszystko się odbędzie w granicach zdrowego rozsądku. Nie będzie szaleństwa aż takiego, po prostu grzecznie. Dobrze, dzisiaj zrobimy sobie włosy, makijaż, sukienkę już mam na sobie, ten co widzieliście w jednej z tej serii. Oczywiście ze serią wrócę, ale no mówię, no nie wiem kiedy, po prostu no nie mam za bardzo czasu. A gdy już na przykład go mam, no to zajmuje po prostu mi to ten czas, po prostu zajmuje po prostu ten czas czym innym, a nie nagrywaniem dla was. Dlatego was bardzo przepraszam. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Tak, także wszystko mówię, także wszystko będzie w granicach zdrowego rozsądku. Ja tutaj sobie włączę telewizor na spokojnie, sobie muzyki jeszcze posłucham i przechodzimy do makijażu. Powiem wam szczerze, że jestem po prostu przerażona tą sytuacją, która ma miejsce na Ukrainie. Ale ludzie też po prostu powariowali na przykład z tą benzyną. Nie wiem, czy tam już u was w miastach było tak, bo słyszałam, że w Poznaniu, tutaj u mnie w Jeleniej Górze też po prostu kolejki, wszędzie masakra. Ludzie po prostu wykupują ryż, makarony, oleje, wszystko, jakby to miało do nas przyjść, ale coś mi się wydaje, że do nas nie przyjdzie. Chociaż kto wie, co temu frajerowi może odbić, tak? Temu panu. Chociaż on nawet nie zasługuje na takie miano pan. Także to, co on zrobił tym ludziom, po prostu zgotował takie piekło. Nie wiem, ja nie rozumiem, jak może niewinnym ludziom zgotować takie piekło. Nie rozumiem tego, po prostu ja tego nie rozumiem. Tyle w tym temacie. Po prostu musiałam to z siebie wyrzucić, bo już kilka dni to w sobie trzymałam. A teraz przechodzimy już do makijażu. Tylko sobie jeszcze włączę sobie jeszcze muzykę. A wy co robicie w dzisiejszy wieczór? To czy wychodzicie na spokojnie, czy tak raczej w domu na spokojnie siedzicie? Mówię, po prostu ja musiałam wyjść z domu, bo muszę po prostu wyjść z domu, bo no mówię, no muszę po prostu trochę odreagować i tą pracę i to wszystko, po prostu to, co się dzieje teraz, po prostu trzeba odreagować. Dobrze, przechodzimy do makijażu. Się już nagadałam, co jeszcze jest. Co tu jeszcze mogę powiedzieć o swojej pracy? No mówię, no nikt na razie nie narzeka na mnie, że coś źle pracuję albo coś. W sumie miałam maraton czy dwunastek, ale jakoś tam mam radę. Ale mówię, no mówię, praca jest spoko. Także poznaję coraz to fajniejszych ludzi. Także dla mnie to jest bardzo korzystne, ponieważ ja lubię poznawać ludzi, uwielbiam, nawiązuję z nimi kontakty. W przypadku mojej koleżanki, mojej zmienniczki Darii, oczywiście pozdrawiam ciebie i widzimy się niedługo. Także tak. Ogólnie miałam wczoraj dla was nagrać filmik, ale jeszcze potem się okazało, że jeszcze miałam gości, także
Oczywiście dowiedziałam się w ostatniej chwili też, że mają przyjść goście, także nie miałam po prostu kiedy nawet tego dla was nagrywać, bo chciałam nagrać dla was sukienkę i makijaż do niej, ale no nie miałam po prostu jak. Nie mogłam jej zostawić, tak? Powiedzieć, no słuchajcie, idę nagrywać, nie? Ale troszeczkę niegrzecznie by to było z mojej strony. Dobra. Mówię, na pewno do was wrócę z nagrywaniem, ale to też, to wszystko się uspokoi i tak dalej. Mówię, wszystko da się zrobić. I teraz korektor. Bo też nie będziemy szalały całą noc, bo mówię, bo to wszystko idzie granicę zdrowego rozsądku. Nie będziemy przesadzały tutaj z procentami, że tak powiem. Chociaż nie wiadomo, czy w ogóle coś będziemy ten. Bo powiem wam szczerze, że impreza bez, też bez procentów też jest bardzo fajna. Ale wiadomo, raz na ruski rok po prostu trzeba... Ruski jest, co ja mówię. Po prostu raz na jakiś czas trzeba wyjść. I powiem wam szczerze, że wychodzę pierwszy raz od 4 lat. Po prostu 4 lata temu miałam śmierć w rodzinie. I po prostu jakoś nie miałam ochoty nigdzie wychodzić. Jedynie co to byłam później, 9 miesięcy później, po śmierci, byłam na koncercie Disco Polo tutaj w Jeleniej Górze. A tak to nigdzie nie, w ogóle nie wychodziłam. Cały czas jakieś domówki miałam w domu. Cały czas. No i jedynie w zeszłym roku to byłam... gdzie ja byłam? Gdzie ja byłam w zeszłym roku? Aha, w Złotoryi byliśmy. Była tam Patrycja Markowska. I w Kamiennej Górze byliśmy ze znajomymi. Bo tam też jakaś impreza była od 16 do 19 chyba. Nie. Od 19 do 22 już była taka dla dorosłych, a wcześniej było dla dzieci. Bo tam w ogóle była piana party i coś tam. No i od tamtego czasu właśnie nigdzie nie, też nie byliśmy. No i dopiero teraz wychodzę dzisiaj. Jeszcze w takich okolicznościach, no ale mówię, wszystko w granicach zdrowego rozsądku. Mówię, a jak jeszcze cała część dochodu będzie przeznaczona na Ukrainę, także można, mówię, spokojnie iść. Dobrze. No dzisiaj jeszcze zimno na dworze, także trzeba się grubo ubrać. No wiadomo, jak będzie się w lokale, to można się już rozebrać, prawda? Jeszcze koleżanka w ogóle z pracy też będzie. Tak prosto jechała z tej pracy, więc jej trochę jej współczuję, bo ona może być zmęczona, mówi do mnie Kasia. Ona mówi do mnie Halina. Ja mówię do niej Jaćka, a ona mówi do mnie Halina, no to idziemy, nie? Dam radę ze spokojem, mówi do mnie. Dobrze, to idziemy, Halina, Jaćka, to idziemy. No. Więc idziemy. Dobrze. Teraz malujemy oko. Można to powiększyć? Nie można. Dobrze. No i zrobimy sobie takie w brązie oczy. Nie będę robić takich wulgarnych ust, bo to aż nie wypada. Zbierę tą paletkę z Avonu. No tak ją lubię, słuchajcie, jest naprawdę
Przepraszam, prawie używam jej cały czas. I daję ten cień. Tutaj na załamanie. W ogóle jestem na takiej stronie na fejsie. To ona się nazywa Makijaż dla początkujących. I tam taka dziewczyna ze samego rana wystawiła makijaż właśnie dotyczący całej sytuacji na tej Ukrainie, tak? Tutaj w niebiesko-żółtych barwach. No i takie fajne łezki sobie zrobiła. Ty wiecie, że oni tak ją zhejtowali, że ona to usunęła? Po prostu taka nienawiść ludzka to jest nieporozumienie. Ja takiego czegoś po prostu nie znoszę. Że po prostu jest niepojęte, dlaczego tak ludzie traktują drugich ludzi. Nie rozumiem tego. Po prostu znieczulica jak nic. I drugie oko. To dzisiaj ta Daria do niej mówi, no będzie impreza integracyjna tam właśnie tam, gdzie idziemy. Ja mówię, oczywiście. Teraz biorę najciemniejszy ten i daję go w zewnętrzny kącik oka, ale też nie będę dawała tak dużego. Mówię, po prostu wszystko z umiarą. W ogóle nie wiem, czy oglądacie Królowe Życia na TTV. I tam jest Dagmara, ta jedna z tych królowych. I ona napisała książkę. Ja ją przeczytałam, słuchajcie, w 3 dni. Ona ma mało stron, ale wiadomo. Przeczytałam ją, ale słuchajcie, ona tak wbija w fotel. Normalnie ona tak uczy ludzi takiego szacunku samej do siebie i do innych. I taka książka by się przydała, co po niektórym, naprawdę. Naprawdę, co po niektórym by się ta książka przydała? Może co po niektórzy by się nauczyli szacunku i do innych, i do siebie. To, co ona przeżyła, to po prostu my możemy po prostu tylko dziękować samym sobie, że takie mamy dozgonne życie. Naprawdę. Bo to, co ona przeżyła, to jest jedna wielka katastrofa. To jest może nie katastrofa, bo tam wiadomo, ona miała wsparcie od bliskich. Ale potem, jak już ona zaczęła dorastać, już jak już była dorosła kobieta, bo dzieciństwo ona miała super, ale później to, co się działo, to jest to jedna wielka katastrofa.
Ja tak się cieszę, że gdzieś w końcu wychodzę. Mówię, cały czas to praca. Chociaż, no mówię, no, bardzo się cieszę, że mam tą pracę. Nie narzekam. W ogóle nie mogę narzekać. Przynajmniej i coś poczytam, i trochę popatrzę na tych ludzi i tak dalej. I właśnie trafiły mi się teraz dwa weekendy wolne. Ten i następny, co będzie. A tak to pracuję cały czas. To znaczy ja pracuję tak, dwa dni pracuję i mam dwa dni wolnego. Dwa dni pracuję i mam dwa dni wolnego. Chociaż zdarzyło mi się, że i miałam, mówię, miałam trzy razy, miałam pod rząd 12, ale potem miałam chyba 3 dni wolnego, albo 4 jakoś. Jakoś tak było. Mówię, jeśli chodzi o szefostwo, to idealne nam się tak po prostu trafiło. Dobrze. Damy taki bardziej błyszczący. Tej o ten cień błyszczący dajemy. I dajemy go wewnętrzny kącik. Chciałam zrobić czerwone usta. W ogóle chciałam inaczej się ubrać. Taką dość, mówię, taką wyzywającą. Tutaj dekolt nie jest spory, ale widać tam co nieco. Ale mówię, no nie. Ze względu na taką sytuację, no nie będę robiła po prostu sobie siary. Tutaj też jest, dekolt jest widoczny, no wiadomo, no ale już ona jest i dłuższa trochę i zawsze ten dekolt idzie zakryć, prawda? Chociaż jak idę, mówię, chociaż jak nawet jak idziemy na imprezę w takiej sytuacji, to powinniśmy się ubrać raczej tylko odpowiednio. Na Heni ja bym się ubrała w barwy właśnie niebiesko-żółte, żeby być myślami, znaczy jestem też myślami z tymi mieszkańcami tam, ale nie mam. Po prostu nie mam. Nie mam w ogóle o dolnej powiece, słuchajcie. Żeby trochę to oko zaznaczyć. Tak to wygląda mniej więcej. Oczywiście tutaj mniej, tutaj więcej. Jak to ja. Nie wiem, czy wam też tak sucho, macie tak sucho na ustach. Mówię, od kilku dni mam tak suche usta. To jest aż męczące. Teraz to ma być. O. Dzisiaj damy mój ulubiony mroźny morski jakiś tam. Też nie będę robiła nie wiadomo co z włosami, po prostu je wysuszę je na szczotkę i je po prostu je wyprostuję.
Po prostu jedno proste. Jak się fajnie zrymowało. Ja no słuchajcie, mam tak suche te usta. To jest po prostu masakra. Ja jakieś kupiłam w Pepco takie coś. Nie w Pepco, tylko w Action. Takie balsamy do ust. One były podwójne, bo w sumie było ich 8. A jedne dałam mojej młodej. Jedną część, więc... A drugą część mam ja. Jezu, aż mi skóra schodzi. Masakra. Dobrze, teraz dajemy eyeliner. Też nie wiadomo jaką kreskę będziemy robić, też na pewno nie będziemy nie wiem, co ja robię, jakiej nie wiadomo jakiej grubej krechy. No nie, popsułam sobie eyeliner. I tak przez tej krechy przynajmniej takiej grubej wygląda jakoś korzystnie. No słuchajcie, nie trzeba mieć grubej krechy, żeby jakoś wyglądać normalnie, tak? Takie jest moje zdanie. I teraz tuszujemy. Teraz tuszuję tak, żeby otworzyć to oko. Ostatnio w ogóle, słuchajcie, będąc właśnie u siebie w galerii, w Oszą dokładnie, kupiłam sobie masło do ciała kakaowe. Na pewno znacie to takie, bo to jest z ziai. Teraz wam pokażę opakowanie. Ale słuchajcie, tak długo to utrzymuje zapach. Pamiętam, że kiedyś miałam szampon do włosów właśnie z tej serii. Chyba do tej pory to jeszcze jest. Ale to tylko utrzymuje zapach, nic więcej. Nie działał w ogóle na mnie ten szampon.
W ogóle na końcu tego filmiku wstawię wam zdjęcie, jak wyglądałam w 2009 roku. Jest spora różnica, powiem wam. Chociaż ja jej nie widzę, ale inni twierdzą, że jest i to spora. Chociaż może ja bym powiedziała, że jestem bardziej może dojrzała. A może tak, w ten sposób. 2009 rok to w ogóle to rok właśnie, w którym tutaj zaczęłam bywać w Jeleniej Górze. W ogóle z moim lubym poznałam się w Poznaniu. Przyjechał do naszych wspólnych znajomych. To się właśnie poznaliśmy. I tak tutaj zostało. I tutaj ja tutaj przyjechałam w 2010 roku. Nie od razu. Ponieważ powiedziałam, że nie chcę od razu się pchać w związki. Ledwie go poznałam, bo już chciała po prostu, żebym ja tutaj do niego przyjechała. Więc powiedziałam mu, że nie ma takiej opcji. I zrozumiał to. Kurde, zrozumiał to oczywiście. No ja do niego jeździłam, on do mnie przyjeżdżał. No i tak w końcu wyszło, że rok później, w 2010 roku, przyjechałam. To znaczy, to było ustalone, że ja tutaj mam przyjechać i że to jest zostać. No to. Iż pamiętam, byłam wtedy taka chora, po prostu byłam przeziębiona tak silnie. A dzisiejsze czasy to się COVID mówi, nie? A tam po prostu się mówiła po prostu zwykłe przeziębienie albo zwykła grypa. No i tak przyjechałam tutaj w kwietniu. I tak już tutaj zostałam. No tak zostałam. Mieszkam tutaj już 12 lat w Bieleniu. Nie, bez tych razy mi się też jest taki bardziej estetyczny. Nawet. Właśnie są kreski, ale niewidoczne. Prawie. No, wstaję wam w sumie dwa zdjęcia, bo wiadomo też i dzisiaj jak wyglądam. Trochę tutaj też na czoło. Zawsze jak ktoś wam coś za mocno da, na przykład bronzera, to zawsze tą gąbką, którą sobie sprawdziłyście fluid, no to też można tutaj to zrobić i będzie spoko. Dobrze. Bierzemy się za usta, moje nieszczęsne, biedne. Aby zrobię je konturówką.
Dobrze, i teraz... Nabiorę tą Kiss Me More, tą z Rossmana. Akurat się nadada dzisiejszego makijażu. Tak to wygląda. Dobrze, teraz będę suszyła włosy i do Was wrócę, już będę miała wysuszone. O, już jestem i sobie wysuszyłam. W ogóle nie wiem, czy widzicie, ale mam ciemniejsze trochę włosy, ponieważ sobie pofarbowałam je, bo już tam to już wyglądały masakra. Wyglądałam, miała jajo na głowie. Takie żółte były. I tak troszeczkę oświeżałam ten kolor i powiem Wam szczerze, że w tym się czuję dobrze. On miał być orzechowy blond, a wyszedł taki jasny brąz. I dobrze, dobrze Wam powiem szczerze, że bo no w tamtym coś się nie czułam. Nie mogłam coś się po prostu przyzwyczaić do tamtego. Nie wiem. Ale mówię, na pewno to zrobię przy takim. Nie będę robiła żadnych czarnych. Żadnych nie wiadomo jakich dziwnień na tej głowie. Mówię, bo ja miałam różne już dziwnienia. Miałam czarne z kolorowymi pasemkami. Z tymi kolorowymi pasemka wyszły mi. Ponieważ ja miałam tę pasemkę, miałam zrobione wiadomo, no, rozjaśniaczem. I miałam po prostu, no, całą głowę miałam w pasemkach. A moje naturalne włosy jest taki myśli blond. Coś takiego. No i zrobiłam sobie szamponetką, słuchajcie, taką czarną. No to czarne mi wyszło, właśnie z kolorowymi pasemkami. Miałam takie różowe, miałam turkusowe. Po prostu wszystkie kolory świata miałam już na tej głowie, powiem Wam. I miałam takie chamskie. Naprawdę to wygląda taki chamski rudy miałam. Pamiętam, jak jeszcze miałam praktyki zawodowe. A więc szef do mnie mówi, Kasia, co ty zrobiłaś z włosami? Ja mówię, nie wiem. Także... Także zabawnie to wyglądało. Ale mówię, no czuję się teraz najbardziej to właśnie w tym teraz, co jest aktualnie. Mówię, no. I czuję się w krótszych włosach, czuję się o wiele lepiej niż na przykład w długich. Bo w długich to... Z długimi są też i problemy z myciem i tam z tym suszeniem. Czasami myję też włosy rano, jeszcze przed pracą. Teraz mi się to zdarzyło. Ale pamiętam, jak jeszcze pracowałam w tej swojej starej pracy, to prawie codziennie myłam rano, więc odpowiadało mi to, że mam krótkie akurat. Ale gdzieś muszę znaleźć zdjęcia. Ale nie wiem, czy na starym Facebooku ich nie mam. Że miałam je po prostu... No chłopaka miałam je ścięte. Nawet. Tak, na wesele u mojej psiapsiłki to miałam krótkie włosy. Tak, z taką... No... Z taką ala, taką fajną grzyweczką. A kilka lat później znowu miałam krótkie. Ale z taką grzywą, no, z taką, tutaj miałam krótkie, tak wszystko, a tak miałam taką grzywkę. Tak, o. Tak. Także tutaj już, już skończyłam robić się, że tak powiem, robić się na bóstwo. I teraz jako moje dodatki, sami mi dochodzi, jako moje dodatki to jest taka, jak jeszcze byłam konsultantką w Oriflame, ale zrezygnowałam. A to już może będzie na osobny temat. Osobny filmik, no to miałam jakieś takie komedy, ale nie wiem, gdzie mam naszyjnik, ani kluczyki, nie pamiętam, gdzie ja położyłam. Tylko się uchowała bransoletka. Muszę znaleźć sobie naszyjnik.
Mam w tą szyję po prostu. Nie wiem, co mam ubrać na tą szyję. No nic srebrnego nie ubiorę, bo to nie będzie pasowało. Ale chyba by tak musiała tak zrobić. Że po prostu będę miała złotą bransoletkę. I coś złotego ma też. Chociaż nie. To w drugim pokoju mam. Mam taki fajny naszyjnik tutaj z kwiatkami. Także to jest moja stylizacja na dzisiaj, na moje wyjście. Oczywiście tak jak mówiłam, granice czystego rozsądku. Nie będzie szaleństwa aż tak. Także widzimy się, nie wiem kiedy, nie powiem, pewnie za tydzień, bo też będę miała uroczystość, ale rodzinną tym razem. I także do zobaczenia i trzymajcie się.